Dobra, jedziemy. No to jedziemy. Małe odbicie o ścianę. To tak trochę teraz jadę trochę dla siebie, jakby. Już dla własnej przyjemności. Za duża przewaga nad 10, a duża strata do 8, także jestem w środku niczego. Czyli bez zmian. Tak. Aktualnie. Jest zjazd Patryka do boksu, drugi. Oho. Russell też zjechał. Russell. Ja mam wrażenie, że te opony to w niektórych miejscach w ogóle nie reagują. W sensie? Na skręcanie. No bo w niektórych miejscach jadę, w sensie hamuję tak samo i jest git. A w niektórych tak samo jadę, albo nawet szybciej, znaczy szybciej hamuję i lecę, wiesz, w bandę. No jakby właśnie powodu może być wiele, może być hamulec, może być zawieszenie, może być kwestia tego, że dostało to jeszcze tyle stare, że mają zablokowane mechanizmy różnicowe, czyli AK deferencjały, więc też auta są trochę niestałe, no i to tak, no może nawet suma tych czynników, dlatego to aż tak bym nie powiedział z marszu konkretnego powodu. No ja nie wiem. No ale trzeba jechać. Nie, zawieszenie raczej nie, no bo jak na 10% dajesz uszkodzenia. No. Trzeba miał na myśli pracy zawieszenia, nie uszkodzenia. Aha, pracy, dobra, dobra. No, pamiętaj, że Nürburgring jest tutaj torem dość no nierówny, także ewentualnie... Dobra, ja się David pisze jak coś. Dobra. Dobra. Z ewentualna różnica terenu też może robić swoje. A no tak. Dobra, to se tam poradzę jakoś. Jaką masz przewagę nad drugim? 37. Dobra. Ale w trzecim sektorze teraz zyskują. Ile właśnie? Czyli atutem jest no. Na szatku sektor pierwszy. Naszym tak, ale botów to wcześniej był drugi. No drugi, drugi. A teraz się trzeci zrobił. Tak. Na przykład ten Sovereign, no to utrzymuje stałą przewagę, mniej więcej tak do tego drugiego, a potem leci tam 3 sekundy albo więcej, nawet jak błąd popełnia. No i tu masz jeszcze nurkowanie nad wozie, o tym też trzeba pamiętać, że jak hamujesz, to ewidentnie czuć, że auto się przechyla do przodu i to też, ten transfer masy może mieć znaczenie. A. To nie jest jak w bolidach, co jeszcze masz w miarę ten. Tylko tutaj ci nurkuje to auto. No, tam jest wyrównane. Mniej więcej. Tak wyglądało ściganie wtedy. A dotykanie jest również częścią ścigania, jeśli już o tym mówimy. Tak. No i obecnie nagrywania tego dodatkowego boksu przez bota to nic by nie zmieniło. Po prostu zamiast tracić obecnie 245 sekund, to bym tracił ze 180. I tak byłby minutę za Blackiem Olem. No, no jo. Ale co poradzić? Niestety. Takie są długodystansowe wyścigi. Żeby być wysoko, trzeba nie popełniać błędów. Nawet nie chodzi zawsze o bycie najszybszym, tylko najrówniejszym. No tak, to ja wiem o tym. Thank you.
dobra, mamy już nowy dzień. 35 minut po północy. Dopiero? No. Ojej. No pamiętaj, że startowaliśmy o wczesnej porze. Zostało już tylko 5 godzin, żeby upłynęła doba. Znaczy 5 godzin czasu serwera, nie? Czyli u nas to będzie... Czekaj. Za pół godziny. Za pół godziny, aha. No ja, bo my tam na wieczór mamy kończyć, nie? Jakoś. No, po południu. Taki wczesny popołudnie, gdzieś koło chyba 15. Aha. No, 15-16, w zależności jak tam nam zajmie to ostatnie kółko. Na pewno zdążymy przed 19, gdy znowu są światła. A dobrze, dobrze. Dobra, już zarzuca troszeczkę. Przyczepnego pan więc spala. No. 75 na tyle, no. A, no to dużo mówię. Jak spala poniżej 80, to już jest ta różnica przyczepności. No. Brak tyłka. Tak. A, i ponownie. Gdyby człowiek wiedział, że tak to będzie wyglądało, to by inaczej to opony ustawił. A nie na razy 6, tylko bym na mniejszy poziom ustawił. To by nie było problemu. Ale człowiek nie wiedział i się łudził. No i tak się skończyło. Niby człowiek wiedział, a się, no. Tak. Nie, czekaj. Niby człowiek jak wiedział, ale się łudził. Ale się łudził, tak. No jak ten zasrany żwir na nawrocie wjechałem. Aj cholera, no to jest niefajne miejsce. No. Dobra. Bota daję na razie. Niech się wyka... Oj, to nie jest bot, dobra. Ja. No dałem ten, znacznik do boksu. A. No to przejmiesz go najwyżej pod koniec okrążenia. Żeby ci nie zjeżdżał. No jak to tam kawałek trzeba, nie? Gilkato w boksie. Kto taki? Gilkato, co jest na piątej pozycji. A. Drugi postój. A widzę, no. Ja mam nadzieję, że tak nie wiem. No nie, w sumie jeszcze raz jadą pewnie. No, będą mieli trzy boksy. No. Tutaj sprawa jest bezdyskusyjna. No najlepiej jakby mieli cztery, to bym nie musiał już botem jechać do końca. A to nie działa ten przełącznik, gdzie żeby gdzieś czasy na przykład? Działa, tylko nie wiem jaka opcja teraz za niego odpowiada, wiesz? A, nie wiem czy F12 coś nie... nie było chyba, ale dobra, nie wiem czy... F12? Nie, ja mam screena na F12. Wiem, że jest w gitconfie jest to napisane, bo to można ustawić, tylko nie pamiętam, jak to jest. Bo ja robię ostatnio reinstala giga właśnie na to i to jest tego efekt. No ja. Nie pokazuje. Nie widać, nie widać. Blackamolem też w boksie. Dobra, zrobię włączenie górnej, a tutaj odłączę. Górna belka, więc będzie teraz widać. No, 16 sekund przewagi Gilego na Soveri. No nie no, jeszcze na pierwszy sektor sobie tego. Odpaliłem siebie, bo tam no. W pierwszym sektorze to najwięcej zyskujemy, nie? Tak. No ale widzisz, ja dałem jak było 25 i już jest 16, no to... Jednak jest różnica. No jest, boty nierówne. No, to już jakby jest zależność faktorowa, że boty inne możesz ustawić, ale bota swojego nie ustawisz. No, to i to boli.
No ale nie dostałem boty na poziomie tam, powiedzmy, 101 czy 102%, aby dla nas były za słabe. No. Coś za coś. Dobra, jedź ładnie. Bocie, kocie. Dobrze, to ja za dwu na razie, nie? Dobra. Dobra. Spokój, jeździł 2 sekundy strat wedle Kemolena, prawie minuty przegrałem Denisem, także na razie nic takowego się nie dzieje. No ale takie są długodystansowe wyścigi, no i będę się tak otrzymał. 80 minut do końca, więc godzina 40, nie, to już godzina 20 do końca. Zobaczymy, jak wyniesie przewagę MPG-ego, na razie 13 sekund, także strata na razie rośnie, znaczy strata rośnie, maleje w przypadku Soveriego i spółki, także zobaczymy, więc zostałem jedynym zawodnikiem z naszych, który jeszcze jest na torze, pozostałem na razie, oddali sobie zmiany, no Patryk jest trochę zmuszony, żeby oddać zmiany już do końca, z wiadomego powodu, no i na razie jadę sam. No i troszeczkę teraz kontra była potrzebna. To dobra, to skoro jest teraz ten moment, to pora wspomnieć o przygodach, jakie miały miejsce od czasu ostatnich podsumowań. 2.18, no to 2.18, bardzo ważny moment. Przyszedł czerwiec, oho, chyba będę musiał za chwilę zrobić jeszcze też na krótką chwilę oddanie sterowania, bo kot chyba się domaga. Najwyżej, jeżeli jeszcze raz to zrobi, to faktycznie po niego wyjdę, tylko nie w tym momencie, bo jestem w zakręcie. Zrobię to za tym zakrętem, gdy już będzie kawałek prostej. Dobra, także zaraz wracam. No i koniec wyścigu Patryka. Zaraz wracam. No dzień dobry. Dobra, powracam. No ja też powróciłem, tak poglądam. Tak, miałem chwilkę odszedłem, ale to dosłownie na z minutkę. Także Patryk już skończył jazdę. Nie wiem, czy wyszedł z własnej woli, czy go wywaliło. No nie słyszałem nawet. No ja też nie. Widzę tylko akurat właśnie na końcu tego komunikatu, a tak to... No, także Russell awansuje tym samym na 10. pozycję. Dawaj punkta. Bałani z drugi, Buffier trzeci, Douglas czwarty, jeżeli chodzi o to właśnie o klasyfikację. A zobaczę, jak tam z naszych. Tylko może jak będę bardziej na prostej. Monteiro 23. To w tym momencie udaje 14 miejsce, a Rynusa to nawet nie widać. A Rynusa w ogóle nie ma chyba w tym momencie. No to piki.
nie zmieści się w stawce. No jak to wyjaśnić? Błędy w obliczeniu. Dobra, bo... No. Dobra, bo widzę tu mój kompan, to się nie nadaje do tej jazdy. Przejmujesz stery koni. Tak, jak przejąłem, to wyleciałem w zakręcie, mnie sowery wyprzedził. No ale nieważne. Tak, nadal już. To na prostej to i tak, znaczy jak jest ten łuczek, nie? Na no. najdłuższej prostej, to on zwalnia tam. Wszystko, ta jazda ciągła zaczyna przynosić efekty, choć już pewnie nie starczy czasu na zmianę pozycji. Dobra, wracam na P1. Teraz ostre do hamowania. Zachowawczo hamowałem, no ale się udało. Dobra, Sowery jeszcze jedzie, niestety. Myślałem, że zjedzie. Ten. Russell dopiero zaczął drugi sektor, a ja już jestem niedaleko karuzeli, więc spora jest różnica. A z kolei Brekemole, no to jest już tam gdzieś w trzecim sektorze. No to zjechali się, no co tu dużo mówić. Tak. Na razie tak ciaśnie jest dopiero tam w końcówce, tam już w drugiej tysiące. No. Kurczę, no żeby oni jeszcze dwa razy zjechali. To by było git. A wiadomo, że nie raz tylko. No. No i ja też zjadę. I będziemy obok siebie. To nie wiem, czy wygram. Zobaczymy. Najszybszy chyba jedyny wyścig specjalnie, jaki to uda się wygrać, to jest chyba tylko tamto Indy pamiętne, bo tak to nie uda się żadnego innego, więc to będzie chyba dopiero drugie takie zwycięstwo. No ja. No bo dwóch pierwszych nie startowałeś, w tym na Le Mans, no to wywaliło cię jeszcze no w sumie przed startem. No i nie było innej okazji. No i nie dałeś mi wrócić. No ja pytałem się o Resa, no ale dostałem do wniosku, żeby nie robić. No bo to są chorągiewy, no. No Bef to był jednym z tych, który tą decyzję podjął, więc to by się zgadzało. Na tym. Na spa, no to byłbym drugi, ale kebaba jadłem. Tak było. No a na tym Indii, co Kubica, z Kubicą walczyłem, no to... No to co tam było? A pedały się rozłączyły, bo miałem te problemy wtedy. A no właśnie. Próbuję od zewnętrznej Sowery. A to jeszcze nie ma co tutaj atakować. Na spokojnie to trzeba. No, to trzeba usiąść na spokojnie. Oj, dłużej się tam, bo dopiero trzecia rano dochodzi, także jeszcze 2,5 godziny czasu serwerowego jeszcze, czyli 150 minut, no to tak za 15 minut dopiero będzie... możliwość widzenia lepszego. Tak. No. A nie, to chyba o 5 jest, no to nawet nie. To nie 15, tylko no ale kilkanaście minut. Czyli już pewnie kwestia na następnym kółku. Półtora kółka załóżmy. No, coś takiego.
się paliwo na 3 okółka. Akurat starczy. No to na koniec softy, ja? Tak. Znaczy wtedy też założyłem softy, bo skreśliłem ten posty. Znaczy zjazd. Będę był że na pierwszy, na sam początek założyłem o potwarty, bo wtedy by się przydało rzeczywiście i być może po, na pierwszy box. Później to już można było spokojnie na miękkich. No to fakt. Bo nawet nie wiem, czy może zjazd bota wcześniej właśnie miękkami nie spaliwa, tylko właśnie z opon. Tak jakby to może, bo ogółem można ustawić w R-Factorze pod moda, kiedy bot ma jakby zjechać, kiedy tam opona zejdzie poniżej jakiego poziomu. A, no tak. Więc tylko się da ustawić. Tak, da się. A? Nie tylko kwestia paliwa. No. Dobra, ja tutaj chyba dam Soweremu, czy nie? No, on wykorzystuje moje błędy, a ja jego szybkie dohamowania. No i tak się tutaj zmieniamy. Walka trwa i bardzo dobrze. No. Przynajmniej wyścig ci mija mniej nudno. Prawda, i tu Kopecki już dojeżdża, ale to ma 15 sekund niecałe. No ale na pewno zyskał. Przez to zamieszanie. Nie wątpliwie. No, Russell dopiero będzie wjeżdżał na prostą, a tu już zaraz wraca na petlę północną. Taka jest różnica w czasie. No właśnie, Kopecki tutaj nabrał wiatru w żagle, że tak powiem. Znaczy, sekundy. Już drugi sektor zaczyna, więc tak duże są różnice. O, no, stawka się rozjechała. Bardzo. Tam GTK ciasno jadą, tam się pewnie tasują i to pewnie też robi swoje. A to na pewno. Nie jadą tak czystym tempem jak to w tych sportach. Maciek, będziesz miał czas później? No niezbyt. Dobra. No to już się nie zobaczymy pewnie w takim razie przez najbliższy czas. No w poniedziałek. Nie, ja jadę na ten. Nie wiem na jak długo jadę. Bo się akurat złoży, że może mi nie być dłużej. Właśnie to jest problem, że nie wiem na jak długo. No ale w sensie do Gdyni mówiłeś. No ja. No to mówię, że w poniedziałek się widzimy, być może. A, w tym sensie. A no to chyba jo. Ja tam z Miśkiem gadałem, on mówił, że ten, że on we wtorek do roboty ma, to by mu bardziej poniedziałek pasował. No tylko nie wiem, jak to będzie, jak tam. Z lotami no, ewentualnymi sprawami. Ja rozumiem, no. No. Bo ja potem w sumie to jutro to tam badanie mam w Gdańsku. A potem mnie zapraszał do siebie, no bo on ma tam urodziny, nie? A jo. Bo kurczę, 6 chyba września. No to chyba, że. Wczoraj to od niego wracałem, także. Prawda. I puszcza tył po raz pierwszy na tym zdjęciu. No, wchodzimy w żółtą fazę opon, a jeszcze muszę wytrzymać dwa okrążenia. Właśnie, ale też jakbym już na następnym zjechać, ale wówczas musiałbym zatankować więcej i twarde założyć. Być może to jest jakiś sposób. Tak. No ja teraz przejechałem na tym stincie 6. I na koniec 7 będzie raczej. No, tylko u mnie tak jak mówię, to już nawet nie paliwo determinuje, tylko opony. No tak, tak. Za niedługo będę mieć 3 minuty przewagi.
za to straty. Dość porównywalne i teraz uderzenie w ścianę za pomp. Będzie strata kolejna. A i cholera. Tym samym. No i mamy już praktycznie czwartą nad ranem. No to dobra, to dobrze. To akurat jak... No jak zjadę, to już może będzie dobra widoczność. A no i obejrzę, mam tą pętlę wyścigową, w sensie zwykłą, Nürburgring. To już powinno się nie ściemnić, tylko zjaśnić. Dobra, sekunda nad Sowerym. Ten wyścig pokazał nam, że raczej długodystansowi kierowcy na razie z nas nie będą. No nie. No Kopecki 6 sekund, ten 6,3 traci. To ładnie odrobił. Przez ten czas. No bo tam jeszcze wiem jakiś czas temu on zbliżył swoje myśli. 2,18 razy ten ważny moment, czyli zacząłem robotę, pracowałem do września 2019, niestety na to się skończyło. Potem przyszedł epizod PLS-owy, czyli początki na R-Faktorze 2. Jeszcze tam po drodze były pojedyncze wyścigi Summer. No i Liga Summer całą noc. Tak było. No i się jeździło generalnie. Było dużo fajnych chwil. No i nie, choć nie wszystkie były jakieś super. Wiadomo jak to jest. Pytanie. No ja w boksie na czwartym miejscu wyjadę, bo Mario Lopez to minutę ponad traci i on dopiero na prostą wjeżdża najdłuższy. Aha, dobra, Patryk tutaj wdupcył się znowu. Niestety. No puścił ty, standard. Chyba jednak będę musiał zrobić zjazd i założyć już twardo opon. No i ja, dobra, to ja wyjeżdżam akurat. A, przekroczę linię wyjazdową. A. Nikt nie widział. A. No na razie nie ma kto, także. No i spina oczywiście na zakręcie, fajnie. Dobra, słońce wstaje powoli. Dobra. Ale światła muszą być jeszcze włączone. Jeszcze tak. Mówię, dopiero gdzieś po piątej dopiero będzie można włączyć, tak 5:10 mniej więcej. To teraz która? Czwarta ta jest? Czwarta, no 4:30. Dobra. Mi się przydało, żeby te gumy się nagrzały. Znowu wyleciałem za barierkę. No i co ja mogę powiedzieć? No nic. No dobra. No i co zrobisz? Wszystkie zrobisz. Niestety no. Trzeba jechać dalej. Dokładnie. O, to jest akurat nieprzenikalna ściana leśna. Ściana leśna, czyli musi być usytuowana w lesie. A raczej, nie inaczej. Nie inaczej. O, nie leśna, bo to chyba już będzie nas wyjazd. Co mówisz? A będzie wyjazd, znaczy, że się powrót na tor. A dobra, dobra. Dobra, tu jest mniej więcej jakby tuż przed 17, a niedługo po 18 km, bo są takie jakby dwa znaczniki. Chciałbym około kilometra ujechać tak driftem trochę.
Rozumiem. O, Kopecki tutaj, zmiana lidera. Kopecki wyprzedził Sowerego. A więc mamy pierwszą od dłuższego czasu zmianę lidera, takiego to jeszcze nie było w tym wyścigu. O. To chyba czwarty lider. Albo piąty. Byłeś ty, byłem ja, znaczy w tej kolejności, był Soweri. No i teraz jest Kopecki, no. Może by ktoś jeszcze. No i teraz znowu Sowery. A. No blisko siebie są. Dobra. A niech walczą, muszę odrabiać. Twoja szansa. Szansa na szympansa. No to, że oni będą jeszcze zjeżdżali, to nie ma co panikować. No tak, ale oni muszą zjechać tylko raz. A ty? No już wcale. No to co się przejmuje? No właśnie, jak oni wyjadą, to będą obok mnie. Już nie mogę bota brać, tylko... Musisz już własne ręce przejąć sprawę. Tak. Już mam nadzieję, że im tam paliwa zabraknie, nie? Albo opon na koniec. Właśnie. Bo oni, tak nie wiem, 4-5 okrążeń, nie? Zjeżdżają. Coś takiego. Okej, okay, mam nadzieję, że to będzie ostatni postój w tym wyścigu. Ale twój czy mój? Mój. Dobra. To ile miałeś? 3 czy 4? Kurczę, muszę przejąć stanowisko, muszę cofnąć. Znaczy ja bym jechał po 5 kółek przez opony. No jo, ale ja pytam, który postój teraz masz? A! Nie liczyć tego nadprogramowego przez bota, to jest trzeci. Aha. Czyli łącznie czwarty. Tak. Miejmy na... Dobra, w sumie chyba już włączę światła. Dobra. Działa. Godzina. No, no akurat jest po piątej, także sam raz. A ja to jeszcze włączę. Znaczy zostawię włączony. Jedziemy. Kenberg, 519 sekund straty. Ojen. 8 minut 39 sekund. No, no to jeszcze może uda się jednak zdublować. No, czapnąć drania. Ale to bym musiał chyba do boksu zjechać tak na moje. No, nie, 3 minuty 22 sekundy. No to, no bo to jest chyba kwestia jakaś inna, przelicznik gidowy. Zresztą ja nie wiem, powiem ci szczerze, który mówi prawda, a który oszukuje. Widzę po mapie, że już tam chyba dojechali tam do karuzeli chyba, czołówka. No a Hulkenberg jest tam gdzieś w trzecim sektorze, nie wiem w tej dokładnej części. A rozumiem. No Kopecki właśnie ten, a propos czołówki, to Kopecki znowu pierwszy. Tak. A tu Ochino przejechał przez karuzelę, bo widziałem na mapce. A to chyba to mi się nie zgadzało właśnie, bo ja szukałem swojego Uwajnusa, go się nie czekałem, ale to szkoda, no to znaczy, że już zaoszczędnie stracę szansę w generalce. Jeżeli Rasy będzie pierwszy, to znaczy stosując zmniejszony przelicznik, bo ja myślałem tu o razy 5 punktach dla Grand Tourów, no to i tak to jest kwestia dla lidera i... Tak, 450 połówka to jest 225 punktów, no to jest, no to w zasadzie już wiele nie zostanie, bo ja tam myślałem o zrobieniu łącznie 17 weekendów plus ten, a ponieważ to jest szósta runda, zostanie tylko 11 do końca, no to już przewaga będzie taka, że no, że w zasadzie już najpierw jechać nie będzie musiał, no ale jak nie będzie jechał, to kto będzie jechał? No i opartek, ale ty powiedziałeś, że tutaj nie ma punktów za to. Znaczy, no w sumie, no w sumie ja też pan. Dobra, już sam się zgubiłem. Już męczenie daje sobie znać. Męczenie na kierownicą. Pamiętajcie, żeby nie jechać za długo non-stop, bo to się źle kończy. Zresztą widzieliście to już nie raz i nie dwa.
czasem trzeba, ale to w prawdziwym życiu na przykład. No dobra, bo ja te 3 minuty coś to ja mam do siebie, a do ciebie tam pracę kolejne 5 minut. Znaczy nie do ciebie, no tylko do Kopeckiego, do 5 minut 14 sekund. Ja cię kręcę, no to faktycznie jest szansa na dublowanie, jeżeli będzie odpowiednie tempo tam ostatniej dwójki. Bo jeszcze mamy trochę czasu. No a mówię, do boksu by musieli zjechać ci z końca. Najlepiej. Oni mają zużycie paliwa odrobinę mniejsze, ale znaczy nie na tyle, żeby to wiele zmieniło. No i inne zużycie opon. A to fakt. Zdaję z tego sprawę. Dobra, 37 do Kopeckiego. Ni to mało, ni to dużo. Nie no, dużo jest. Do pokonania. Aż strach będzie to, jakby wziął krótszy tor, ile byśmy kółek zrobili wówczas. No. To byśmy, to nam się w głowie zakręciło od tego. Dobra, trójka, cała trójka w boksie. Dobrze. Teraz pytanie, ile odrobiłem w ogóle? I czy w ogóle pierwszy wyjadę? Dobra, na razie wszyscy stoją. Jeszcze. Sobery był pierwszy przez chwilę, bo miał najdalej ten. Leje serwusową. Dobra, już wyjeżdżają. 15 sekund nad Kopeckim. Kurde, jakby nie ten spin na T1 wtedy. To by było 20. No ale to. Ja błędy robiłem, bot wolno jechał. Się skumulowało. 19 sekund, dobra. Czyli co, już spokojnie jazda do mety, czy jeszcze coś cię czeka? Mam nadzieję, że tak, że spokojnie. Nie no, po cichu liczę, że oni zjadą jeszcze. Bo na razie więcej jak 6 kółek to oni nie pokonali. No, ale raczej 21 kółek to my nie zrobimy, nie ma opcji. No jo, ale 20 będzie, o to chodzi. A. No dobra. No istnieje szansa, że oni na ostatnim zjadą. Jest Lopez w boksie. Kto? Jose Maria Lopez, co był na 5 miejscu. A ten, dobra. Kurczę, ja to ale w takim odstępie, że ja jestem jakąś w ogóle klasą praktycznie 1,5. Drugie tyle razy co dla Kemona i z tą sporą ponad prawie 2-minutową przewagą nad Russellem. No to jakby no. No wiadomo, że straciłem dawaj, Russell, za dużo przez sumę tych czynników, długa jazda bota, no i tak dalej. No ale cóż. No to wiesz, no. Nie ma sensu, żebyś cały. Nie było sensu, żebyś cały czas jeździł, nie? No tak, wiadomo. Ten się prowadził. No. Tak.
tymczasem za oknem wyszło słońce. Po tym jak wcześniej cały czas było pochmurno, a z początku dnia nawet deszczowo. Jeszcze przed wyścigiem było deszczowo. Więc to jest znak, żeby wyjść na dwór po tym, po wyścigu. No, w sumie tak zrobię, no bo to faktycznie jednak. No bo, nie no, powietrza brakuje, nie? O to chodzi. Też. To prawda, u mnie jest tak drzewa, ma stosunkowo duży pokój, więc o powietrze się nie martwię, ale fakt faktem. Od razu sprostować się przede wszystkim. No tak, to tak. No teraz to trzeba bezbłędnie. No. Tylko mam nadzieję, że oni nie będą mieli takiego tempa z dupy, nie? Znaczy może chyba na jednym kółku będą mieli, ale raczej nie przez cały dystans. No. Kurde, 10-0, no to. O czym my mówimy? Jak ja mam 10-9 wysokie. Bezka. Tak szybciej ode mnie. Czy ja zrobiłem niby persa 10-14, ale to było jeszcze na początku wyścigu. Na początku, no właśnie. A nie, dobra, 10-9-2 miałem. No ale no to i tak, jaka różnica, nie? No. Tego kółka coraz jarem nie ma co liczyć, no bo to było kółko poboczne. No to tak, to się nie wlicza. Ale ten, jak się mnie nie było, to do dziewiątki mówiłem, że jak jest noc, to i tak wolniej jechałem, no bo raz, że temperatury nie było, a dwa, że ja nie widziałem zakrętów, nie? No tak. W sensie do hamowań. No tak. Mamy godzinę, no, dochodzi 7 rano, kolejny dzień. No. To jedziemy jakby od początku, tak. Godzinowo. No. No, bo powiem tego wszystkiego, już tracę ponad 2 minuty do brekę Molena, no to cóż. Nie jadę sobie, cóż mi pozostaje. No ja. Gwiazda dla przyjemności. Czy wiesz, zawsze możesz bota odpalić, jak jesteś zmęczony. Bo nie, raczej nie. Nikt go nie wyprzedzi. Nie? Ja wiem, że mam 2 minuty przewagi, ale tak czy siak, ja chcę to przejechać. Już wystarczy, że już jechał wcześniej. No ja. Na razie nie mam problemu. Już i tak wyjdzie 100 razy lepiej niż wtedy. Faktycznie wtedy miałem taką fazę, że za dużo błędów popełniałem, teraz już jest lepiej. Chociaż może też opony zrobiły swoje, bo są już świeże, no to świeże i twarde, no to inna jazda jest. A no, to też. Może na to wpłynąć. Ja mówię, ładne lepo opony wytrzymałem, bo paliwo już mam na tyle, że już nie muszę tankować, już to lety. Właśnie, najgorzej te opony na koniec. Tak. Już, no, jechał od lewej do prawej. Tak w skrócie. Nie, ten, przed chwilą czwórka zamiast trójki wbiła, bo ja to zrobiłem, nie wiem. Dwa razy, że machnął na dźwignię. A. Tylko po co, nie? Po co?
bufier w boksie. Teraz trzeci. Dobra. Ten samy... Trzynastka, czy zagapię pewnie błąd? A nie! Wróć, mój zastępca, pan Rinus jest 13 teraz. No to nie jest tak źle. Najniżej na razie zastępców jest Montero, jest 18. No. A który Russell? 10, cały czas za mną, 20 sekund przed Denisem. Russell. Robi swoją robotę. No ale Patryk, czy to cię dziwi? No właśnie. Znaczy dziwi mnie, że tak spokojnie prowadzi. No ale to, że prowadzi, aż tak bardzo nie dziwi. No, no właśnie. To jest Gekon w swoim naturalnym otoczeniu, no. Od przyszłego roku. A. No właśnie, może warto wspomnieć, że jakiś czas temu miało miejsce odznaczenie George'a Russella pod zdjęciem Lewisa Hamiltona. Problem w tym, że to oznaczenie było akurat, no właśnie nie na basenie, a na Rosco, czyli na psie Lewisa Hamiltona. Na pies, tak. Wszyscy to jednoznacznie odebrali. Rasizm? Nie, no to nie o to chodzi. Nie, to nie to. Rasizm nie to. To by był w drugą stronę. Tak. To jest bardziej animalizm. Animalizm. Ale został szybko usunięty. Tak. Ale jak wiadomo, internety nie zapominają. Tak. Ciekawe, co na to sam oznaczony. Zainteresowany, o. Chyba nie było wypowiedzi żadnej. No. A może na PW było skalowane? Kto wie? Ty, no powiem ci, Patryk, no. Udało się idealne kółko. 10.02.055. Bardzo ładnie. Ale zejście z dziesiątki jest za trudne. No, myślę, że jakbym miał teraz nowe opony, to by dało radę. I lekkie auto. No, no to też racja. Kwalifikacyjne by się dało, ale wyścigowy to byłoby bardzo trudne. No z tym się zgodzę. Jak tam to prawie idealne, no to tutaj już gorzej. Już pomimo tego, że jestem na sekcji Nürburgringowej, torowej. Ale dwie sekundy szybciej pojechałem od Kopeckiego lepiej to. No i zero masz na razie przewagę, także dojechać czysto do końca i będzie dobrze. No, żeby oby się jak najdłużej utrzymało. No i zrobić sobie przewagę, bo potem jak opony się zużyją, to trzeba będzie się bronić. No, to fakt. Ale tutaj widzę w pierwszym sektorze to uciekam, nie? I potem się wyrównuje wszystko. Pod koniec. Znaczy to jest tak, nie? Tak mniej więcej zauważyłem. W pierwszym odskakuje, w drugim no to jest mniej więcej takie samo tempo, ale jak już jest ostatni zakręt drugiego, czyli taki długi prawy pod małą górkę, to od tego momentu zaczynam tracić, nie? I już w trzecim, jak są te proste, no to oni szybko hamują i znowu zyskuje, nie? Także działa to w dwie strony. To jest taka karuzela spierdolenia trochę, bym powiedział. Prawda. No ale ważne, żeby uciekać. No. Tak. Tego orangutana chyba zdublowałem. O, ale jak doszło. Pozycja 3-3. No. Jednak się udało. To całkiem szybko, jeżeli zostało jeszcze ponad 40 minut do końca. To jest Verney w boksie. O, na czwartym postoju już ten kierowca. O, to jest nadzieja, widzisz? Że oni zjadą. Jak zjadą, to ja na ostatnim kółku bota wypuszczam. I już się nie martwię. Nawet jeżeli będzie jechał te 30 sekund wolniej. No bo to już i tak nie ma znaczenia wtedy, nie?
ty w jakim jesteś, na jakiej części toru jesteś? Trzeci sektor. Ale dokładnie ci nie powiem, bo trochę mało mi, ciężko mi się określić co do tego trzeciego sektora, co jest czym. No to proste, no się dojechało. A, okej, okej. No dobra. Jestem, jeżeli dobrze poznaję, chyba 6 zakrętów od prostej. To jeszcze przed tą drugą karuzelą. No, no. Przejście tak. Tym takim. No wiesz o co chodzi, no? No, asfaltowo, no właśnie dojeżdżam do tego miejsca. Więc tam jestem. Aj, kurde, polecę. Dobra. No, Russell jest w tym momencie, no, dochodzi do końcówki sektora numer 2. A lekkie molen jest jeszcze na tej pętli Grand Prix w tym momencie. A, dawaj Russell, dawaj. Dobra, małe obijanie o bandy, ale już jest git. Czyli swojego osobistego to tutaj nie poprawię na tym kółku. Dwójka, Roman Pera, właśnie Rangunatan zdublowani. Czy Hulkenberga uda się jeszcze dopaść? Chyba tak, bo jest zamiast duża różnica. On jest 32? No. On jest, aha, no to tak, bo tam 30 Perez, 31 nie wiem kto jest. 31 jest w tym momencie Nakajima. Nakajima, a. A dobra, to jednak dobrze myślę, że to Nakajima. Tam z 10 sekund tracę do nich. Ale tutaj Sowery do Kopeckiego dojeżdża. Może być zmiana w lice lidera. Kogo dopinguje? Nie wiem, czy było słychać. Była. Dobrze. Ja, Kagut, ja będę ostrożny. Trzeba. Tam bokiem leciałem, nie? I tyłem trawę już haczyłem. Tak. Niebezpiecznie było. Ja, kogut, ja. Tutaj. No, jestem przed dublowanymi. Dobra. Żeby mnie tam nie spowolnili zbytnio. Ale było dobrze. No idź cik stąd, dziady jedne. One w tych zakrętach to nie są takie wolne. Najwięcej na hamowaniach tracą. A, poczekaj, no. Myślę teraz o tych... GT-kach, no. No. No bo one nie są złe w zakrętach, tylko one no, na prostej tracą, no bo są wolniejsze. No i hamować muszą szybko, ale to wiadomo. Tak. Bo mają wąskie opony, więc trzeba... Jest jakby nie da się na tak bardzo cisnąć. No. Dobra, to tych dwóch czapnąłem, to teraz Perez sam jedzie. No Kopecki co prawda 5 sekund odrobił, ale względem tego rozpoczęcia okrążenia to dalej 3 sekundy przed nim, nie? W sensie na plus. Jak dojedzie do długi, to spokojnie mu odskoczysz. Na razie to tylko no. Tych pierwszych. Widzę, że już tam zaraz może ten
Ginkanto dopaść już tego Roman Pere, co jest na ostatnim miejscu na razie, wiodący. No. Dobra, Perez też myknięty. Albo połknięty. Tak. A. Bagnat w boksie. Po raz trzeci. No tam, no właśnie, do boksu zjeżdżają. No trochę będą mi przeszkadzać to. Kopecki dopiero co na prostą będzie wjeżdżał, a Sowery jednak stracił, bo prawie 10 sekund traci do drugiego. No to dobra. Jak już jest ta najdłuższa prosta i ten łuczek w dół, to już muszę gaz odpuszczać, się boję. Ostrożnie to robi, żeby nie stracić za dużo. No nie, no tak tylko wiesz, odpuścić pedał, nie? No. Odcisnąć go. Prawda. Wiadomo o co chodzi. O, Rawaj Russell. Russell na, na tym jeszcze jest. Na torowej pętli. No dobra, 9 sekund to dorobiłem. Znaczy uciekłem Kopeckiem na 10. No tylko teraz dublowani. Dobra, jakoś trzeba to zrobić. Maciek, że jak sprawdzałem prototypy już tak wstępnie, to ja już wiem, które auto ja sobie wezmę. Wezmę sobie takiego Hileya. Takie białe auto z zielonymi pasami. Bo aha, ładnie wygląda i ładnie brzmi. Dlatego sobie je wezmę, jak już przystąpimy do nowego sezonu. Czyli zajmujesz ten pojazd tak, mechaniczny? Tak, to już od razu przestał. Tam jest więcej, bo tam jest aż 6 typów wozu. Masz Mantrę. Masz też Porsche, masz właśnie tego Hileya, masz Alfę, masz Ferrari i coś jeszcze, tylko już nie pamiętam co. I chyba Lola. No, no to dobra, czyli wybór wszelaki. Tak. No to dobra, no to dobra. Ale to potem, nie? Dokładnie. No ja planuję, żeby było 17 wyścigów, bo dwa razy po... A to czekaj, jeżeli ta runda by nam odpadła, to wtedy wolałbym 18, bo 36 wyścigów, bo to ładna liczba jest. No wiem, że nie 37, no ale blisko. No, no to licząc z tym będzie 37. No właśnie, 37. Także 18 torów, no i byłoby. Mamy Gicato w boksie po raz trzeci. Także Jose Maria Lopez wraca na pozycję piątą. Jest szansa dla Werneya Navas na szóstą, chociaż tam jest 4 sekund straty, to chyba jednak nie utrzyma Gicato szóstą pozycję. Dobra. Po drugie mamy tylko dwa razy w boksie, no to oczywiście po raz trzeci. To taki? Blackemolem. Przede mną. Myślę, że powinien zjechać. On na pewno zjedzie, ale reszta przed nim to nie wiadomo. Właśnie.
Dopiero chyba jadąc, to się zobaczę jeszcze, jak już dojdzie do żółty. No mamy teraz Black Molena w boksie. Więc to już pewnie będzie jego ostatni zjazd. No i mamy ostatnie pół godziny. Więc już 10 minut do odpłynięcia 3 godzin. Tymczasem ja tak ciego szczała w bandę zrobiłem, ale jadę dalej. Tak. Nadal 30-sekundowa przewaga. No bo już chciałem tego atakować na najszybsze kółka, już nie da rady. Zbyt użyte opony. No opony może nie, ale dublowani bardziej. A, no dobra. Ja się teraz się przebijać muszę. Kopalski dopiero dochodzi do tej grupy, do początku tamtej grupy, co była wcześniej. Znaczy początku, kończy tamtą grupę. Już tego, co prowadzi tamtą grupę, będzie przejeżdżał. No za Perezem jedzie w tym momencie. No tak, on tam pierwszy jechał z tej grupki. To wiem, o co chodzi. No nie, nie skinuj mnie, kurwa. No i się zmniejszy przewaga. Dobra, a wyprostował mnie nas chociaż. No, widzę, że koło 6 sekund tylko straciłeś. No trzeba liczyć na Kopeckiego, żeby tracił dużo przy dublowaniu. Przekonamy się. All right, that was a 10:28.44. Dobra, wracam przed Nasra. Tam je ten Mustang, co GAO jedzie. Ten fajny. Tak. Szary. Drugi fajne koła. Oj, wyleciałem. No, to nie zależy od mieszanki. Jeżeli spadnie z 80, to już jest ciężko. No, lipa jest. Dobra, trzeci sektor zaczynam, po raz kolejny oczywiście. Kogut ostrzega przed pojawiającymi się znacznikami tylnymi, PDK. Zbiera się 11 rano. Ła, zakoncentrowałem się chwilę i jadę po trawie, ale wróciłem na tor. No ale i tak mi wróciło koniec końców.
No dobra, ja się z tym... z tym śmieciem biłem, co mnie spinało. Herta? Jo, no, chyba on. Herta. Nie znam. Teraz no, będzie... ktoś taki. No i teraz o Gelalela poleciałem, ale żyje. I dobrze. Dobra, no nie ma się co stresować, to do prostej się poczeka i jedzie się dalej. Rasel w boksie? Nie! Za Denisa wyjdzie. Nie mogę teraz. Co? Pół godziny! No, wjeżdża też Rynus van Kanhout. Znamy drugiego, znaczy pierwszego i trzeciego w boksie. Szansa dla Haupta. Na was może na trzecie miejsce, a Rasela raczej nie wyprzedzi. No Russell, wyjeżdżaj już. No Russell już wyjechał. Bauman jest tym czasem. Jest już czwarty. Buffier też wrócił. No to tutaj jakby poza tym miejscem już jest sprawa na razie jasna. A tam walczą Bauman z Buffierem o wirtualne drugie miejsce w klasie. Prawda. A dobra, Russell tutaj, okej. Okay. Dobra, dużo, dużo zjeżdża, o. To... Ten van, co jest, to jest twój bot? Tak. To dobra, to zdublowany. Teraz co to jest? Monteiro i Suminem przede mną walczą. No. No dobra, bym poleciał prawie, ale żyję. To bardzo, że się udało. O. No na razie trójka jakaś tam walczy o 12, potem Daniel Co. No, Douglas Q, prawda. Znaczy Douglas. A ja będę Kha mówił. Dobra. I potem jest Russell. Dawaj Russell, dawaj. To jest 18, to będziesz, to 20 będzie. No raczej tak. Kurczę, to chyba jednak będę musiał zjechać jeszcze raz po paliwo. Zabraknie jednego odporzenia. A jak ty to zrobi... Ale jak ty to zrobiłeś, jak zjechać na 13? No ale jak widać jeszcze mi nie starczy, no mam jeszcze 44 litry. No to ja mam 39. No mi tu pokazuje, no to starczy na niecałe 3 kółka. No tylko pamiętaj, na jakim etapie ja jestem, a na jakim ty. A ile masz średnie spalanie? 15,6. No co ty gadasz? No serio ci mówię. Ja mam 13,6. To nieźle. Znaczy i tak jest niższe niż na testach. Na testach robiłem 16 litrów, więc... Tylko, że to i tak dalej za dużo. No, taka sytuacja. No to ja nie wiem, jak ty to... piłujesz ten silnik. Jak ja jadę... Ja nie zawsze nawet do końca wbijam. A ile masz obrotów ustawione? Fabryczne, 8000. 8000? No to ja miałem 8300. Fabrycznie. Raczej. No ale... zajechałeś? No dobra, pół godziny, idź ta stąd. No dobra, już, zamknij drzwi. Kurwa, się zmutować nie można, to wyganiać trzeba. No. Problemy tego zawodnika.
No dlatego ja chciałem tam pojechać, problem. Żeby ten. Ja sam jestem w domu, nie? Dlatego zaczęliśmy już o 14, czy tam po 14. Bo potem było no, bo by było pierdolenie na basenie, nie? Oj, straciłem już przyczepność tyłu. Ty, bo mi grę ścięła przez chwilę. O. Nie ruszałeś nic? Nie. Dobra. Jedyne co ewentualnie może być, to powiadomienie jakieś, ale tak to raczej wątpię. No, aż wrażenie, że zrobiłem kolejnego spina. Już nie chcę myśleć, że jeszcze spinu zaliczyłem w tym wyścigu. Dobra, no. No jednak brakuje tej koncentracji. No i też wyczucia bolidu. Znaczy bolidu, no auta raczej tutaj. Auto hado. Tak. Tam zjechali teraz, widzę. Nie, jak to nie zjechali, tylko gdzieś odpali, chyba nikt nie zjeżdża jednak. Źle, żebym zobaczył. Dobra, ja tu bufiera, już pozycję 14 zdublowałem. A ci z tyłu, ej, bo ty masz ten, bo ty masz klasyfikację tam, no tam po boku. No. To ci za tobą zjeżdżali 4 razy? Znaczy tylko Werner zjechał 4 razy, pozostali po 3. A trzy, a. No dobra. No to nadzieja pozostaje przy następnym kółku, że zjadą z przodu. Zjadą. Jadą. Dobra, więc jednak piąty postój musi się odbyć. No to jakby ilość postojów pokazuje, jak zły to jest wyścig, no ale umówmy się, że w tym wyścigu niewiele poszło jak należy. Chyba największym sukcesem jest to, że uda się go ukończyć. I to dzięki niskim płynom uszkodzeń, bo tak nam pewnie odpadł już parę razy. Zresztą no ja pewnie nie wszyscy. No to ty masz najwięcej, ja mam najmniej. Tak. Mamy godzinę, no przekroczyliśmy 12, 16,5 minuty do końca. No jo. Kończysz sektor numer 1, no ja po tym wszystkim jestem dopiero pętli IGP. Dojeżdżam do nawrotu. A ja do drugi skończyłem. Tak. Bo powiedziałeś pierwszy. A, no dobra. No to dobra, no.
Chociaż czekaj. Teraz jesteśmy w tym samym kółku na 18. Nie, no to w porządku, będzie 20. Wszystko się zgadza. No i nasz ma 15 sekund przewagi nad Kopeckim. Soveri traci kolejne 9. No, se spinowałem przed chwilą to. A, stąd. Czyli na świeżej jest ta różnica. Myślałem, że będzie taki ładny sejf, no ale odbiłem w drugą i trawa była to. Najlepiej to się dubluje na pętli wyścigowej. W sensie na niedobodgringu samym. Tam 10 osoba? A, to ona jeszcze jedzie. Te kółko, dobra, poprzednie. Nawet tam pion Maria Lopez na piątym miejscu już też zaczyna tam dublowaniu. No i znowu zaczyna się robić pochmurno, więc to słońce przyszło tylko na pewien czas. A że u ciebie, no jo. Tak, tak. Jest Denis w boksie, więc koniec jazdy. Więc on jako ostatni z tej grupy Grand Tourów zjeżdża na trzeci postój. A, to go zdubluje. Tak. To Russell, dawaj, 10. Ktoś tam przyjechał do mnie, nie wiem kto. Bo to karetka jest, nie wiem. No, do niej dużo jakby zdecydowany. Jeszcze poprzednio teraz Buffy ramansuje na czwarte miejsce. Klasie. Dobra, to tylko Russell już czysty tor. Tak. Bo ty jesteś, dobra, bo ty jesteś już następny, ale ty jesteś... No. To nie ma opcji. Znaczy... To 3 minuty do mnie traci, że to aż tak szybko nie odrobisz. No, to nie chodzi o to, ja tam nie miałem na celu, tylko żebym miał tor czysty, nie? No ja. No bo nikogo tu już nie ma w moim pobliżu na długi dystans, bo ten jest Black Emolena, on już będzie zaczynał trzeci sektor, więc no. W zasadzie no to cała ty to masz, jest zrobiona. Ty to masz szczęście akurat. Tak. Od dobra, już się dopasował. Bot, no to nie było żadnej walki. Jeszcze przy okazji no. Zaraz po pierwszym zjeździe. No tak. Ale już jestem z Russellem na tej samej prostej, tam gdzie się trzeci sektor zaczyna, nie? No. Na zwykłej pętli. Tak. A oni mają dziwną nitkę te boty, bo do szykany to po lewej stronie. Inaczej. No, ale to trzeba dopasowywać nitkę botów do każdego toru? Znaczy tak osobno? Powinno być, tylko wiesz jaka jest, że jakby masz jedną uniwersalną nitkę, nie? I przez to na różnych modach jakby jest, wiesz, z różnym efektem. Aha, dobra. Jedną nitkę masz jakby jedną. A no, aha, no to ktoś słabo zrobił po prostu. Znaczy no po prostu podniecie dybałta jakby. A. Pod inny. No, a no to chyba, że. Źle ogarnąłem. Tak.
prawie 10 minut. O 21.37, Kopecki i Sowery. O. Piękna synchronizacja. Dobra. Rasel już zbudowany. To jako, że mam sporą przewagę, a muszę ogarnąć coś, to ja idę na Z2, małe, ale za chwilkę przyjdę. Tak. No bo trzeba podzielić mety te. Najwyżej, jak nie zdążę, i skończyłbyś wyścig, to tam przedstaw tą, wiesz, tą kietekową grupę, gdyby mnie nie było. Dobra. Dobra, to ja zadę. No i tutaj pozostało 9 minut, ale to będzie... Pozostaje tak naprawdę jedno krążenie i dwa sektory dodatkowe. No i co, postaram się wygrać, zobaczymy. Może boty z tyłu jednak zjadą na ten czwarty postój. To wtedy też sobie odpuszczę i pojadę, zaczynam bota. No zobaczymy no. Nie wiem, czy Patryk na mnie kamerę dał. Ale widać klanki. To jakby gości na kawę zaprosił. To tak brzmi. O, dzień, dzień. Kopecki jeszcze trzech dublowanych musi zdublować. Wtedy ma prościutką drogę jak ja teraz. Tylko jak widzicie, no to tutaj, chyba że nie widzicie, no to nie mogę uciec Russellowi, który ma teoretycznie gorsze auto, ale to już zużycie opon się daje we znaki. Trzeba jechać zachowawczo. No ale zobaczymy, jeszcze 5 minut i rozpocznę ostatnie kółko. Około 5 minut. No teraz już w szybkich łukach to muszę aż hamulca używać, samo odpuszczenie gazu nic nie da, to może się zakończyć spinem. No i 17 sekund już do Kopeckiego, a raczej nad Kopeckim. Do Sowerego drugie tyle. Gdyby taka przewaga była na rozpoczęciu ostatniego krążenia, to myślę, że raczej bym to utrzymał, a tak to jeszcze nie wiem. Bo dużo zależy od trzeciego sektora, gdzie właśnie przeciwnicy najbardziej zyskują. Tymczasem jeszcze mały błąd, ale jadę dalej. Bez spina na razie. Całe szczęście. Kopecki chyba musi się układać z botami dublującymi, dublowanymi, bo stracił nieco. 2 sekundy. Także mi to na rękę akurat. No i ja jestem już na karuzeli, czyli się kręcę w lewo. A to taka karuzela 180-stopniowa. Ła! No, Kopeckiemu jeszcze 2 przeciwników zostało do zdublowania. A potem rusza w pogoń za mną. Dobra, początek trzeciego sektora. Zaczynamy. Jak to tu? O, do Patryka przyszedł kot, robi miał. Już. No i 5 minut.
No, jak ja bym bardzo chciał, żeby to było ostatnie okrążenie. Bo nie dość, że zmęczenie, to jeszcze zużycie opon. I Kopecki już wyprzedził... To tam jest 11. O. Baumanisa zdublował. To jeszcze Murasel pozostaje. Potem już czysty tor. Przed chwilą było 4:20 do zakończenia czasu wyścigu. Hehe. Ba. Miał fej. No tutaj Trustmaster maltretuje kota w tle. Wszystko jest nagrane. No i ja wjeżdżam na tą najdłuższą prostą. O jeny, tutaj opony już poniżej 60% tylna oś. Ale będzie trząść dupą na koniec. No i tak jakoś 3 minut zabrakło, żebym szybciej skończył ten wyścig, ale jakbym jechał 3 minuty teraz wolniej względem całego wyścigu, to byłbym gdzieś na pozycji 8, 7. Nie, 8, no to niezbyt ciekawa pozycja. Mocne dohamowanie przestrzeliłem, ale to nic. Tak, jeszcze nic na tym nie zyskałem. Różnica jest taka sama. No to co, ostatnie kółko. 14,8 litra zostało mi. To w zupełności starczy. O, Kopecki, duża strata. Służby? Zjeżdża, zjeżdżają. Dobra, mam spokój. Czyli moja prognoza się sprawdziła. No dobra, to uda się chyba wygrać. Będzie przewaga powyżej minutowa. To przejadę pierwszy sektor i daję botowi pole do popisu. Żebym mnie tam nie zespinował czasem. Ale to jest potężna przewaga. Minuta do końca i minuta 13 nad drugim kierowcą przewagi. No tego już nie, tego się nie da przegrać. Chyba że dam bota i coś odwali. Wróciłem. No i sprawdziły się moje prognozy, zjechali do boksu. Tak. A więc to było wyliczone. Tak. Dobra, to daję pierwszy sektor. To znaczy przejadę pierwszy sektor i na siku idę i zaraz będę. Dobra. Ale to jeszcze... O. Powoli, powoli. Kłopoty najmamy. Kłopoty? No i... No było się już praktycznie tak ciemno, jak było jeszcze przed wyścigiem, więc powrót do stanu sprzed 3 godzin, a 4, bo to jeszcze z godziny 13:40.
No, koniec czasu. Tak. Więc po zakończeniu tego okrążenia wszystko stanie się jasne. Czyli jeszcze jakieś 8 minut, niecałe. Mamy zjazd do boksu Jeana Carla Vernet na piąty postój. A, więc jednak na 5 postojów. No, tylko tutaj właśnie nie zmieni, bo ma ponad minutę nad Bekemolenem, także. No bardziej to, że Cicato będzie teraz bezpiecznie na 6 pozycji. O, zjedzie też Lopez wraz z końcem tego okrążenia. No i... A, to jeszcze... na mecie już zjedzie. No to jak kryjesz dwa słowa o tym wyścigu, póki jeszcze jesteś, bo jak za chwilę pójdziesz, to już nie będzie okazji? Nie, ja siku idę. No właśnie spina robię. No dobra. Ale... No co, no 3 godziny 20 minut wyścig, z czego 3 godziny to ja jechałem, nie? Prawda. No myślę nigdy więcej. Bo za długi to jest. Jak mam sam jechać, to za długi. No, znaczy... No myślę tak... Można dłuższe, ale nie w pojedynkę. No nie. Tylko trzeba już ewidentnie przygotować sobie zmienników już. Albo więcej... Ja bym nawet zaproponował, jak jest, nie wiem, na przykład załóżmy, że są 4 osoby. No. To niech, na przykład wyścig 2 godziny, no, to jedziemy w jednej załodze do pół godziny. Tak. Znaczy, no bo jak mało osób jest, nie? A, no jak jest, no to... Czaj, o co chodzi? Tak. A ja mam taki pomysł, żeby zrobić tak, żebyśmy... pod jeden samochód, nie wiem, nawet w trójkę zrobili sobie taki wyścig długodystansowy. No można. Kiedyś. Ale to tylko na naszej dwójce się chce najbardziej. Jo, niestety. No dobra. To ja bota daję i zaraz będę. Dobra. Ale mamy przyłączenie, także na szybko przynajmniej sobie resztę stawki. Jan Kopelski już zapewne na miejscu drugim, Togi Soveli będzie trzeci, Zheng Tui na miejscu czwartym, Lopez jak pamiętam będzie zjeżdżał, więc prawdopodobnie utrzyma pozycji przed Cincato. Jean-Carlo Vernet już będzie na pewno na miejscu siódmym, bo on już Lopeza i tak nie przeci i Bekemolen ósmy. No ja niestety po fatalnym wyścigu będę dziewiąty z gigantycznymi stratami. A na przykład po drugiej grupy no to George Russell jedzie po zwycięstwo w klasie, Andreas Bakkerud będzie drugi, Janis Vaumanis na miejscu trzecim, Douglas Kuh będzie czwarty, piąty, Thiago Monteiro szósty, Rinus siódmy, Nas, ósmy, Soninen, Herta dziewiąty, chociaż tu jeszcze walczą i dziesiąty, Lotterer. A jak to wygląda z końcówce stawki? No Roman Pera, no to już tak naprawdę problemy, nie może wyjechać z boksu, co oznacza, że on straci jeszcze więcej na Kajima, więc będzie prawdopodobnie ostatni, który będzie na linii mety, na miejscu 33, Hulk, Perez. Rangata i D'Ambrosio, który walczy z Grojem, to jest jakby ta ostatnia piątka. No i wrócimy jeszcze do lidera wyścigu, do Empidiego. Choć już teraz to nie Empidi jedzie, no i już za niedługo będziemy już mieli zakończenie tej rywalizacji. No i za chwilę Empidi dojedzie do sektora numer 3. A jak będzie wyglądała sprawa z kolejnymi wyścigami? No, zapewne następny będzie Tor Niveles, a więc wyścig w Belgii. Później zapewne dwa wyścigi w Wielkiej Brytanii, Brands Hatch i krótka pętla Silverstone. To jest na razie najbardziej prawdopodobny wariant. Później nie jestem pewien, czy nie będziemy jechali na torze Poznań, ale nie mam jeszcze pewności. To będzie wtedy, to już będziemy mieć tą dziewiątą rundę. Będzie wysoce prawdopodobny wyścig w Berynie. Będzie szwedzkie Anderstorp. No i pewnie znajdziemy jeszcze jakąś rundę niemiecką na jakimś mniejszym torze, być może nawet na Nürburgringu. To jeszcze jest do ustalenia z czasem, także. To jest na tym czasie.